Dzień dobry Państwu, witam serdecznie z pierwszego dnia Kongresu 590 w Warszawie na panelu Nowe kompetencje zawodowe w obliczu zmian technologicznych. Ja nazywam się Maksymilian Wysocki. Naszymi gośćmi dzisiaj są pani Marlena Chojecka-Beck, dyrektor do spraw szkoleń i rozwoju w grupie PZU, w PZU-SA. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Pan Janusz Karp, dyrektor Departamentu Edukacji Morskiej Ministerstwa Infrastruktury. Witam serdecznie. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Oraz pan Łukasz Marczyk, dyrektor zarządzający praktyką ubezpieczeniową Accenture Spółka z o.o. Witam serdecznie. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Na wstępie, szanowni państwo, w imieniu organizatora chciałbym podziękować partnerom. Partnerem złotym jest Narodowy Bank Polski, partnerem samorządowym województwo podkarpackie, partnerami strategicznymi są grupa PZU, PKN Orlen, PGE Polska Grupa Energetyczna, KGHM Polska Miedź oraz Enea. Szanowni państwo, to może zacznijmy w ten sposób. Wczoraj awaria Facebooka, wielki temat. Na całym świecie poczuli się państwo cyfrowo wykluczeni przez moment? Ja akurat tego Facebooka tak bardzo nie wykorzystuję, ale rzeczywiście dla wielu osób, szczególnie młodych, stanowiło to duży problem. Dla mnie rzeczywiście był to problem, bo z Facebooka korzystam właśnie wieczorami, żeby się trochę zrelaksować, żeby zobaczyć, co słychać u znajomych. A moje dziecko akurat miało naukę zdalną, więc czekało na pracę domową, które były wysyłane WhatsAppem, więc był to jeden jakiś tam problem. Pan dyrektor? Ja posiadam Facebooka, ale jakoś nie zauważyłem tej awarii, dlatego że byłem zaabsorbowany innymi sprawami, obowiązkami zawodowymi. Dlatego też powiem, ze środków społecznego przekazu dowiedziałem się o tej awarii. Ale to jest sygnał, że nic nie jest pewne, a żyjemy w okresie, kiedy ta digitalizacja będzie postępować, o czym myślę, będziemy jeszcze dzisiaj tutaj rozmawiać. No dobrze, że Netflix działał przynajmniej, ale, ale właśnie tak to jest. Największy problem mieli chyba pracownicy Facebooka, którzy mieli wejść, usunąć awarię, ale nie mogli wejść, ponieważ ich system i uwiarygadniania i bezpieczeństwa był na ich serwerach, które zablokowali ponoć przypadkiem sami, więc nie mogli wejść do budynku. No, jak widać, to już działa, ale to też tylko pokazuje, jak bardzo dzisiaj uzależniamy się od technologii, jak technologia jest ważnym, bardziej niż się zdaje tematem, bo to też był kryzys dla wszystkich firm, które w środowisku Facebooka, na jego aplikacji, mają swoje aplikacje i zarabiają pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Także tak, nowe kompetencje zawodowe w obliczu zmian technologicznych, to jest ten dzisiejszy temat i technologie, jak widać, są już bardzo ważnym elementem naszego życia. Jak można naświetlić dzisiejsze problemy związane z kompetencjami zawodowymi? Gdzie występują te problemy? Czy mamy tutaj coś faktycznie dużego do zrobienia? Jak w cyfrowej rzeczywistości i kompetencjach cyfrowych odnajdują się członkowie tak zwanej silver economy, czyli osoby też starsze, które są potrzebne na rynku pracy, bo społeczeństwo się starzeje? To może od tego zacznijmy właśnie od pana dyrektora Marczyka z Accenture, bo Accenture też publikuje cyklicznie bardzo takie kompleksowe i złożone raporty, także między innymi na ten temat. Tak, jako jedna z największych firm technologicznych oraz konsultingowych na świecie bardzo blisko monitorujemy kwestie technologii i publikujemy takie badania, które się nazywają Technology Vision, które analizują, badają, jak w przeciągu 3-5 lat będzie zmieniała się technologia, jakie są te kluczowe trendy. I te badanie daje nam takich wskazówek w takich czterech obszarach. Po pierwsze, jakie te trendy technologiczne wpływają? Jakie one będą za 3-5 lat? I tutaj mamy takich 5 trendów. Po pierwsze, jest to taki trend, w którym strategia biznesowa i technologiczna już są nierozerwalne. Czyli ta technologia staje się możliwością przewagi konkurencyjnej i budowa architektur pewnych nowych staków technologicznych staje się kluczową kompetencją, którą każda firma powinna mieć. Drugi obszar, taki drugi trend, to jest tak zwany digital twin, czyli cyfrowy bliźniak. Firmy, szczególnie po okresie pandemii, starają się odwzorować w swoich cyfrowych ekosystemach, w swoich systemach wszystkie transakcje, wszystkie procesy, wszystkie interakcje swoich klientów ze światem fizycznym, po to, żeby na tej podstawie zrobić pewne symulacje, prognozy, żeby zautomatyzować procesy, wykorzystać analitykę, sztuczną inteligencję do tego, żeby właśnie optymalizować się wewnątrz. Trzeci obszar takich trendów technologicznych to jest tak zwana demokratyzacja technologii. Czyli dotyka to jednego z tych pytań, które pan zadał, mianowicie firmy dążą coraz bardziej do tego, żeby tą technologię jakby
tworzyć coraz bardziej ludzką i umożliwiać, żeby innowacje i wykorzystanie tej technologii były w każdym miejscu w firmie. Czyli dawać tą technologię ludziom dotychczas uważanym za tak zwanych biznesowych, po to, żeby oni te innowacje na bieżąco rozwijali. Czwarty trend to jest oczywiście praca zdalna, czyli umożliwienie nowych modeli operacyjnych właśnie przy takiej pracy bardziej agile w różnych miejscach. I ostatnie to tak zwane multisystemy, czyli coraz bardziej technologia idzie w kierunku takim, że nie jesteśmy w stanie zbudować tylko u siebie jakiś system technologiczny, ale musimy uczestniczyć w pewnych ekosystemach, powiązaniach pomiędzy firmami. Co z tego, z tych trendów wynika dla nas? No to, że każda firma powinna się przeanalizować pod kątem tego, czy ma kompetencje właśnie z zakresu architektury IT, z zakresu danych, zarządzania tymi danymi, sztucznej inteligencji, robotyki, systemów takich BPM-owych, workflow'owych, gdzie człowiek jest w stanie, zwykły pracownik jest w stanie zmienić sobie proces w narzędziu informatycznym, bo ma ku temu możliwość, czy też systemy chmurowe, bezpieczeństwo. To są takie nowe technologie, które bardzo musimy analizować i patrzeć, czy w naszej firmie nie mamy przypadkiem pewnego rodzaju luki kompetencyjnej. Trzeci wymiar tego to jest, jak szybko ta zmiana występuje. I tutaj 90% wszystkich członków zarządu, którzy byli ankietowani z największych firm na świecie, wskazało, że przez pandemię, aby być takim jakby odpornym na tego typu zmiany, konieczne jest przyspieszenie transformacji technologicznej i cyfrowej. A 63% z nich powiedziało, że już to następuje, już widać bardzo duże przyspieszenie. Czyli czas do działania jest teraz. Nie możemy sobie to pozwolić, żeby sobie poczekać, może w przyszłości to nastąpi. No tak, przepraszam panie dyrektorze, że wejdę w słowo, czas do działania jest teraz, no ale to znamy wszyscy, że to powiedzenie szybko, szybko, zanim dotrze do nas, że to jest bez sensu. To trzeba chyba jednak trochę się zastanowić nad tym, zwłaszcza, że tak jak pan powiedział, jeden z tych głównych trendów makrocyfrowych, powiedzmy, to jest ten cyfrowy bliźniak, podczas gdy z doświadczeń dużych firm też, które wdrażają usługi cloudowe, chmurowe i tak dalej, wynika, że jest to jednocześnie jeden z największych grzechów cyfryzacji tak naprawdę, bo mapowanie i przenoszenie biznesów offline'owych do online'u czasem sprawia, że przenoszone są kompletnie nieskuteczne, nieefektywne rzeczy. Czy na to jest jakaś odpowiedź, żeby po prostu nie powielać głupot, które działają dobrze w offline'ie, ale w online'ie są bez sensu, mogłyby zaoszczędzić mnóstwo czasu też innym, a także pracownikom? To znaczy, oczywiście ja nie mówię tutaj o sposobie, w jaki to zostało zrobione. Niektórym się to lepiej udaje, niektórym gorzej, właśnie stworzenie takiego cyfrowego bliźniaka. Natomiast, no, aby zautomatyzować część zadań, aby być konkurencyjnym na rynku, raczej nie mamy wyjścia. My musimy odwzorowywać ten świat fizyczny w cyfrowym, no szczególnie w okresie pandemii. Stało się to, że tak powiem, domeną każdej firmy. Te firmy, które dotychczas myślały, że są tylko i wyłącznie jako sklepy, jako huty, jako, nie wiem, mają dystrybucję w takich kanałach zwykłych, jak to nazwę, no niestety musiały się też przenieść do tego digitala. Także wydaje mi się, że co do tego, czy to trzeba zrobić, nie ma ucieczki, natomiast jak to zrobić dobrze i rozsądnie, żeby nie było takich sytuacji, o których pan mówił, no to już jest odrębna historia. A jak pracownicy, czy nadążają z tymi kompetencjami, które są wymagane? Bo na przykład, jeżeli mamy Polską Dolinę Cyfrową, ten miliard dolarów zainwestowanych w Polsce przez Microsoft, no to przeszkolili już z usług cloudowych około 150 tysięcy ludzi, jak dotąd. To nadal chyba wydaje się jednak kropla w morzu potrzeb, jeżeli chodzi o dzisiejsze wymagania, no bo umówmy się, no my jako pracownicy nagle nie mamy tych kompetencji do działań w chmurze nawet. Wielu nadal nie wie, z czym chmura się je. No tak, tutaj trudno generalizować. Każda firma ma troszeczkę inną strategię, inny zasób, to pewnie państwo powiecie o tym, ludzki i inne kompetencje. W związku z tym należy wykonać pewnego rodzaju analizę, jakich my kompetencji konkretnie potrzebujemy, a następnie wykonać takie działanie związane z aktywnym albo przeszkoleniem, albo zatrudnianiem tych ludzi, którzy te kompetencje mają. No, dla przykładu, ostatnio zrobiliśmy taki projekt dla jednego z największych ubezpieczycieli na świecie, gdzie właśnie przeanalizowaliśmy, jakie kompetencje mają, jakie powinni mieć, jaka jest ta droga dojścia. Uruchomiliśmy projekt transformacyjny dla 220 tysięcy ludzi. Oczywiście samo nauczenie technologii to jest jeszcze za mało. Ale niech pan zdradzi, jakie to są kompetencje, te, które powinniśmy mieć. A to tak jak mówię, no jak rasowy konsultant, muszę powiedzieć, to zależy. Jak każdy prawnik. Prawda? To może o konkretnych kompetencjach, na przykład w przypadku PZU, tutaj może możemy porozmawiać. No to w ten sposób płynnie przechodzimy do pani Marleny Chojeckiej-Bek. Pani dyrektor, proszę w takim razie,
kontynuowanie tego wątku. Ja będę tutaj bardzo zgodna, o dziwo, bo też powiem, to zależy. Zależy od tego, jakie zmiany chcemy wprowadzać. Może nawiążę też do tej demokratyzacji technologii. Rzeczywiście dostęp do wiedzy też się demokratyzuje. I to, co moim zdaniem jest teraz kluczowe, to właśnie też umiejętność szybkiej adaptacji do zmian. Czyli już nawet nie ta wiedza technologiczna, niekoniecznie kształcenie się w kompetencjach, nie wiem, sztucznej inteligencji, big data, czy właśnie rozwiązań chmurowych, ale również popatrzenie na te zmiany, które teraz doświadczamy, trochę w szerszym ujęciu. Szybkość adaptacji, szybkość zmian, które się teraz dzieją, na pewnie gdyby nam ktoś opowiedział, co dzisiaj się będzie działo rok wcześniej, to byśmy się pewnie mocno dziwili, że to jest niemożliwe. Zmienia się nie tylko cyfryzacja, nie tylko dotyczy usług, nie dotyczy modeli finansowych, ale również sposobów pracy, a więc to tak naprawdę my nie musimy ludzi teraz przekonywać, że muszą się uczyć tych kompetencji, tych nowych, technologicznych, ale w jakiś sposób powinniśmy rozbudzać apetyt na ciągłe uczenie się, na taką adaptację do tego, co nas otacza, i również przewidywanie to, co dzisiaj jest jeszcze nieprzewidywalne. Czyli wśród kompetencji, takich tak zwanych kompetencji przyszłości, nie tylko wymieniamy kompetencje technologiczne, ale kompetencje związane z krytycznym myśleniem, z taką współpracą cross-obszarową, więc interdyscyplinarną. My jakiś czas temu, już w 2019 roku, podjęliśmy decyzję o tym, że chcemy rzeczywiście pokazać naszym pracownikom, że warto wziąć odpowiedzialność za swój rozwój we własne ręce. Uruchomiliśmy taki program, który miał skłonić pracowników do tego, żeby poszukiwali sami możliwości rozwojowych, korzystając z narzędzi online. Ta wiedza online jest dostępna. Ona również jest bardzo często dostępna na jedno kliknięcie. To od razu spytam, przepraszam pani dyrektor, w czasie pracy czy poza czasem pracy? I tak. Dlatego, że uważam, ja akurat jestem fascynatką takiej idei ciągłego uczenia się. Uważam, że uczymy się całe życie. I nawiązując do poprzedniego pytania, czy to dotyczy tylko tych starszych osób, które widzą, jakie mają deficyty. Nie, to dotyczy wszystkich. Myślę, że świadomość wśród młodych ludzi jest całkiem już duża, że edukacja nie kończy się na szkole. Ta edukacja będzie przebiegać w sposób ciągły. I tak jak rzeczywiście może starsze pokolenie bardziej dostrzegają pewne jakieś deficyty, może czują się czasami wykluczeni cyfrowo, więc mają bardzo konkretne wskazówki rozwojowe, ale młode talenty, że tak powiem, też czują, że lifelong learning to jest po prostu coś, co będzie nam towarzyszyło cały czas. I ja nawet śmiem twierdzić, że to niekoniecznie będzie przymus, to niekoniecznie będzie jakieś zadanie, ale sposób życia. Dla wielu osób uczenie się, wracając do pytania, czy po pracy, czy w trakcie pracy, uczenie się jest pewnym sposobem na spędzenie tego wolnego, tak zwanego wolnego czasu, żeby właśnie poszukiwać nowinek, poszukiwać takich obszarów, gdzie jeszcze nas nie było. A może one nas zainspirują do czegoś nowego? Może jesteśmy w stanie połączyć dwie branże, dwa podejścia? I to, co w PZU akurat staramy się rzeczywiście wdrażać, to rzeczywiście takie mieszanie zespołów, żeby marketing pracował ze sprzedażą, to jest wiadomo, ale żeby technologia z HR-em się spotykała coraz częściej, żeby finanse spotykały się z innowacjami. Future On to jest nasz program rozwoju innowacyjności i my z założenia nie adresujemy go tylko i wyłącznie do obszarów, które odpowiedzialne są za innowacje, za wdrażanie innowacji, ale do wszystkich, bo myślenie krytyczne, myślenie innowacyjne, poszukiwanie rozwiązań, to jest coś, co będzie tak naprawdę nam towarzyszyło jeszcze przez najbliższą dekadę, więcej. To ja zaczepię się tutaj w takim razie na tym wątku na chwilkę dosłownie, bo generalnie faktycznie tak, ten lifelong learning, czyli to uczenie się przez całe życie, to jest trochę taka
Jakby japońska filozofia samuraja, który doskonali się w swojej sztuce całe życie, w sztukach walki itd., itd. Ten proces się nigdy nie kończy. To jest faktycznie jakaś jakościowa zmiana, którą no, musimy to wdrożyć po prostu w swoje życie, ale to też nie jest takie proste. Ja swojemu dziesięciolatkowi, też synowi, też mówię, że pouczyłby się programowania, a nie tylko Minecraft i YouTube. Skąd to znam? To nie jest takie proste. Ja również. Natomiast gdzieś powinniśmy właśnie ten tak zwane brzydkie hasło mindset uruchamiać i to nastawienie, tą mentalność zmieniać. Pytanie, jak to zrobić, bo to może być część takich nawyków ludzi młodszych, to niekoniecznie może być chęć i część nawyków ludzi starszych, a jak wiadomo, starszych ludzi przyzwyczajenia znacznie trudniej zmienić. Także tu też chciałbym ten wątek podzielić na dwie rzeczy. Po pierwsze, interesuje mnie bardzo, z jakich tych nowych technologii, w jakim stopniu samo PZU korzysta, a z drugiej strony chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób podchodzi PZU do tych nowych kompetencji w trakcie rekrutacji. Czy szukacie już tych doświadczonych bardziej ludzi, czy jak to, ja lubię takie powiedzenie, jeżeli się czegoś nauczyłem z kariery w korporacjach, to powiedzenia w HR-ze hire for character, train for skill, czyli zatrudniaj ludzi z odpowiednim charakterem, a dopiero potem ich trenuj w kompetencjach. Jak to u Państwa wygląda? I w zakresie stosowanych technologii, i w zakresie rekrutacji. Może troszeczkę odwrócę to pytanie, dlatego że rzeczywiście, jeżeli my potrzebujemy kompetencji na już, to my musimy je zatrudnić, ale nie możemy się oszukać, nie możemy się oszukiwać, że te kompetencje zawsze będą dostępne na rynku albo w takim wymiarze, w jakim my chcemy. Więc coraz częściej my obserwujemy też tak zwanych cyfrowych nomadów, czyli pracowników, którzy są zafascynowani możliwością pracy zdalnej i są skłonni pracować tak naprawdę dla kogokolwiek, gdziekolwiek, a najchętniej wybierają takie bardziej przyjemne miejsca pracy. Mam taką znajomą, na Bali pracuje, tak? Też właśnie to mam na myśli. To jest jeszcze oczywiście, można dla wielu z nas się wydawać taką bajką, może jakąś taką pieśnią przyszłości, ale rzeczywiście to już się dzieje. My musimy konkurować po prostu z wieloma już organizacjami, nie tylko w ramach tego rynku, na którym działamy, ale ta konkurencyjność mocno wzrosła. Więc musimy iść dwutorowo. Jednocześnie szukać tych kompetencji na rynku i przyciągać talenty poprzez budowanie odpowiedniej kultury organizacyjnej, która da kolejne możliwości do rozwoju, ale też i zastanawiać się, jakie kompetencje powinniśmy rozwijać. I nie podam tutaj pewnej listy, dlatego że to jest praca z menadżerem odpowiedzialnym za dany proces. My zawsze staramy się poprowadzić proces identyfikacji takich potrzeb rozwojowych poprzez analizę wyzwań, jakie są dzisiaj, jakie były wczoraj, czego się spodziewamy w przyszłości i w związku z tym, czy my mamy rzeczywiście zasoby, kompetencje do tego, żeby tym wyzwaniom po prostu sprostać. One mogą być bardziej pilne, mogą być mniej pilne, ale już powinniśmy szykować dzisiaj się na to, co może się pojawić za rok. Albo jeżeli chodzi o zmianę zupełną nową jakość, nowe procesy, nowe modele działania, ale również kwestia podnoszenia efektywności. To jest coś, z czym się spotykamy i to jest wyzwanie, które gdzieś tam coraz częściej ja widzę. No, zwłaszcza, że sztuczna inteligencja wchodzi aktywnie do procesu likwidacji szkód, czyli i oceny tej szkody, i wyceny i tak dalej, więc trzeba też się na tym znać, umieć tak, taki program obsłużyć. Coraz więcej jest automatyzacji, to jest właśnie połączone z efektywnością. Jeżeli rzeczywiście mamy coraz wyższe aspiracje, cele ambitne, to musimy poszukiwać innych sposobów pracy, czyli takich, które umożliwiają nam automatyzację prostych czynności, albo rzeczywiście w jakiś sposób eliminują błędy i to jest rzeczywiście oparte albo na sztucznej inteligencji, albo na robotyzacji, ale też takich sposobów poszukiwania kreatywnych połączeń, różnych metod, które do tej pory były może wykorzystywane tylko w niektórych obszarach. To staramy się je po prostu rozszerzać też na inne obszary działania. Tutaj dam przykład, jeśli mogę. Bardzo proszę. Dla jednego z ubezpieczycieli ten model operacyjny, jak się zmienia w wyniku technologii. No także jak wcześniej pracowało, dajmy na to, 200 likwidatorów oraz 100 rzeczoznawców,
to po takiej automatyzacji, po takim procesie pracuje 50 likwidatorów, którzy zajmują się najbardziej skomplikowanymi przypadkami, których nie da się jeszcze z pomocą sztucznej inteligencji albo analityki rozwikłać. Dzięki temu generują dużo większe oszczędności, czy jakby dużo lepiej rozumieją proces. Z drugiej strony z tych 100 mamy 25 na przykład rzeczoznawców, którzy również zajmują się tymi case'ami, które są najbardziej trudne. Ale mamy nową grupę pracowników, którzy zarządzają zarówno tymi robotami, jak i kalibracją tych modeli analitycznych, których wcześniej w takim departamencie nie pracowali. Oni bardzo dobrze znają te dane, oni bardzo znają procesy i automatyzują to. I właśnie o takich modelach przyszłościowych mówimy, gdzie tych ludzi posiadających proste umiejętności i rozwiązujących proste sprawy będzie coraz mniej, bo oni będą bardzo musieli wyspecjalizować, natomiast będzie grupa osób, które na tych prostych, na dużej ilości danych będą operować w sposób taki maszynowy, tak? Z technologią. To robi wrażenie, ale chyba nie tak bardzo jak oferty pracy dla pilotów dronów i ile można zarobić jako pilot drona. To tak, też my również rzeczywiście kształcimy operatorów dronów, żeby na przykład oceniać pole prawne. Albo szkody masowe. Szkody masowe, jak najbardziej. Więc to jest kwestia i automatyzacji pracy, żeby rzeczywiście eliminować proste czynności, które po prostu zajmują czas. A ten czas możemy spożytkować na coś innego, ale to jest też kwestia też podejmowania coraz szybciej dobrych decyzji. A więc też w oparciu o analizę dużych zbiorów danych możemy wykorzystać podejście, które nam pozwoli przygotowywać modele matematyczne, modele, które pozwalają nam dobrze przygotować oferty pod to, co rzeczywiście klienci potrzebują, żeby też eliminować ryzyko. No, to powiem szczerze, pani dyrektor, że trochę boję się tego, jak bardzo sztuczna inteligencja jest w stanie wejść w ofertę i ofertowanie w ubezpieczeniach, bo są programy sztucznej inteligencji, które oceniają całe połacie terenu gdzieś tam w ogóle i potrafią stwierdzić, że to akurat ta uprawa jest wysokiego ryzyka, więc tego nie ubezpieczymy. To kiedyś by nie przeszło. Także zaraz się okaże, że nie wiadomo będzie, co można ubezpieczyć tak naprawdę. Tylko nie patrzmy na taki jeden wycinek, bo gdyby panu powiedział, że dzięki tej sztucznej inteligencji ma pan tańsze ubezpieczenie, składki chciałbym. Wtedy są mniejsze, tak. Prawda? No tak. Albo zamiast 30 dni mieć likwidowaną szkodę mieć w 8 dni. Tak. Więc to trzeba patrzeć całościowo. Może ten moment kiedyś jeszcze nastąpi. Liczę na to. Dobrze, w takim razie chciałbym się spytać, jak uczelnie podległe ministrowi infrastruktury wpisują się w podnoszenie kompetencji studentów. Zwłaszcza w tym kontekście, że mamy teraz morskie farmy wiatrowe. Będziemy potrzebowali mnóstwo inżynierów, którzy obsłużą i wejdą w te procesy. Na to stawiamy w naszym rozwoju i przyszłej energetyce. Cała w ogóle branża nowa w gospodarce to będzie branża farm właśnie wiatrowych. Jak idą przygotowania właśnie tutaj w tym zakresie? Świetne pytanie. I powiem na początek taką rzecz, bo mówimy o kompetencjach, jak słyszę, a te kompetencje to w istocie nic innego jak umiejętności, jak efekty uczenia się nie tylko na uczelniach wyższych, ale także i w szkołach średnich. Mówiąc inaczej, my nabywamy kompetencje zdobywając zawód. Inna sprawa, że w Polsce mamy listę zawodów regulowanych i ona jest najbardziej obszerna z list, które posiadają kraje Unii Europejskiej. Mamy aż 371 zawodów i aby zdobyć te zawody, potrzebujemy albo zdania specjalnego egzaminu państwowego, albo zapisania się do jakiejś korporacji, stowarzyszenia zawodowego. I polityka deregulacji, która była zapowiadana, jak gdyby nie jest wdrażana w życie, ale uważam, że jeżeli bierzemy pod uwagę kompetencje, to idea zawodów regulowanych jest najbardziej potrzebna. Tak jak tutaj było powiedziane, pani dyrektor na to zwróciła uwagę. To, że produkt jako podmiot uczelni uzyska dyplom i nabędzie na podstawie toku studiów kompetencje, czyli umiejętności, to jeżeli on ich nie będzie udoskonalał, no to niestety zatrzyma się w miejscu. Ja tu nie będę cytował klasyka, który mówił, kto stoi w miejscu, ten się cofa, ale coś w tym jest, jeżeli zderzymy to z dzisiejszą rzeczywistością. No trudno sobie wyobrazić, podając przykłady, że informatyk, który kończył studia w latach 90., dzisiaj ma te same kompetencje jak absolwent informatyki
z roku 2020 albo z roku 2021. Między innych zawodach pan redaktor wspomniał o prawniku. No wyobraźmy sobie prawnika, który ukończył studia w połowie lat 90. albo pod koniec lat 90., tak jak na przykład ja. No i to, co się nauczył, to mu zostało. No to jaki to jest prawnik? To jest prawnik, można by było powiedzieć, z kompetencjami, ale historycznymi. Słusznie zaakcentowano tą ideę niemiecką zresztą. Uczmy się przez całe życie, ale nawiązując do pytania, ja powiem, uczmy się dualnie. To znaczy, tak, kształtujmy proces kształcenia, aby nabywanie kompetencji było zderzone z praktyką. Bo zwróćcie uwagę, kompetencja, drodzy Państwo, to nic innego, jak stwierdzenie, że ktoś samodzielnie albo w zespole, co jest bardzo istotne, jest w stanie wykonać wzorowo postawione mu zadanie, że on nie potrzebuje żadnej podpórki, że jego przełożony, jego zwierzchnik będzie albo się wstydził, albo z tego tytułu, jeżeli mówimy o firmach, o czystym nastawieniu gospodarczym, będzie ponosił straty. Na takie sytuacje nie możemy sobie pozwolić, nawet zasłaniając się tutaj prawami pracowniczymi, nic nie mam do praw pracowniczych, żeby od razu była jasność. Mówiąc o tym kształceniu dualnym, ono jest świetnie realizowane na nie tylko wyższych szkołach morskich. Mówię tutaj o Akademii Morskiej w Szczecinie i mówię tutaj także o Uniwersytecie Morskim w Gdyni, ale minister infrastruktury jako organ prowadzący także i szkoły średnie i nadzorujący proces kształcenia, piszący programy kształcenia, zwraca uwagę, że uczeń, student to nie tylko taka osoba, która jest zamknięta albo w domu, jak mamy pandemię, albo w czterech ścianach klasy, tylko jest to osoba, która powinna zderzać swoje kompetencje teoretyczne z tym, jak to wygląda w praktyce. Bez tego nie ma to sensu. Też chcę podkreślić, że zawód marynarza jest o tyle specyficzny, że ci marynarze muszą co pewien czas odnawiać swoje dyplomy, czyli mówiąc inaczej, muszą potwierdzać, że posiadają wysokie kompetencje, nie tylko na papierze, ale tu i teraz, składając po raz kolejny egzamin przed Państwową Centralną Komisją Egzaminacyjną, która się nazywa Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną. Mówiąc o digitalizacji, są planowane prace i tworzenie kierunków w ramach wydziałów informatyki, które posiadają bardzo ambitne cele z punktu widzenia znaczenia dla gospodarki i dla przedsiębiorczości. Mówię tutaj o autonomicznych statkach pływających, bo to jest przyszłość. Nie mówię, że to jest przyszłość za 2-3 lata, ale za dekadę będziemy mieli do czynienia z tym, że statki będą autonomiczne. A więc zostaje wykreowany nie tyle nowy zawód, ale zawód marynarza uzyskuje nowe kompetencje. No właśnie, to co będzie taki marynarz musiałby robić? Co by taki marynarz w przyszłości musiałby robić? Tak jak powiedzmy w Jetsonach, bo czasem tak się zastanawiają ludzie, jak będzie wyglądała praca przyszłości. Część z Państwa, którzy są mniej więcej w moim wieku, mogą pamiętać bajkę Jetsonowie. I to w sumie nie było takie głupie, tak? Ponieważ George Jetson siedział i tylko naciskał guzik. I to jest coś takiego, co było poruszane na forum w Karpaczu niedawno przy panelu o cyberbezpieczeństwie, gdzie już nie pamiętam niestety, jak się pan wojskowy nazywał, ale on tak powiedział, że sztuczna inteligencja jest już wykorzystywana, ale finalnie nie może i nie możemy na nią zrzucać odpowiedzialności. I zawsze po to będzie potrzebny ten człowiek, który ma nacisnąć guzik tak albo nie w procesie decyzyjnym, który podpowiada sztuczna inteligencja, żeby w razie czego to on poszedł siedzieć. Ponieważ to człowiek finalnie musi podejmować decyzję i być odpowiedzialny. Nie możemy na sztuczną inteligencję zrzucać odpowiedzialności. Więc wyobrażam sobie, że taki marynarz w przyszłości to będzie taki George Jetson, który jak kapitan tej Concordii, tak, który nie doprowadzi do tego, że sztuczna inteligencja wpłynie statkiem na wybrzeże. Tak? Jak to ma wyglądać? To ma wyglądać w ten sposób, że ten marynarz przyszłości będzie sobie siedział w laboratorium, ale nie siedział i popijał kawę i nie będzie tam sam, tylko będzie nadzorował cały proces płynięcia jednostki, biorąc pod uwagę nie tylko bezpieczeństwo ładunku, biorąc
nie tylko pod uwagę bezpieczeństwo nawigacyjne, ale biorąc także i pod uwagę bezpieczeństwo rozumiane jako zabezpieczenia i zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń przed piratami. Też proszę pamiętać, że ten marynarz przyszłości to będzie osoba, która będzie musiała także i posiadać dodatkowe kompetencje, dlatego że ta jednostka pływająca będzie powiązana siecią nie tylko z armatorem, który jest właścicielem statku, ale ten statek będzie także połączony siecią z administracją morską państwa, gdzie aktualnie przebywa, a także i z portami, gdzie musi zawinąć, gdzie musi rozładować towar, który przywiózł i gdzie trzeba go jak najszybciej załadować, aby mógł dalej ruszyć w kolejną trasę. Nawiązując natomiast do pytania pana redaktora na temat farm wiatrowych, to chcę podkreślić, że uczelnie nie śpią. Podam przykład Akademii Morskiej w Szczecinie. Akademia Morska wystąpiła o utworzenie nowej dyscypliny powiązanej z geologią i zamierza dokonywać naboru w nowych zawodach właśnie dedykowanych farmom wiatrowym od przyszłego roku akademickiego. Ta procedura uruchomienia nowego kierunku i nowych zawodów, oczywiście inżynierskich, wymaga dochowania pewnych procedur, oceny i gwarantuję, że od 1 października przyszłego roku akademickiego taka edukacja będzie kształtowana. I będzie ta edukacja na wysokim poziomie, podejrzewam, i to jest wpisane zresztą w etos szeroko rozumianego zawodu marynarza, że będą to osoby przynajmniej dwujęzyczne. Proszę pamiętać, że bez biegłej znajomości języka angielskiego marynarz nie ma szans na poszukiwanie gdziekolwiek pracy. Era cyfrowa ma takie swoje bardzo fajne momenty, typu ja mam doświadczenie w marketingu cyfrowym akurat, więc cyfrowy marketing pozwala stawiać sobie pewne cele i oznaczać tak zwane KPI, czyli kluczowe te wskaźniki, dlatego żeby móc powiedzieć, że osiągamy lub nie osiągamy sukcesu w jakimś działaniu. Jakie są KPI w takim razie dla morskich farm wiatrowych, dla kompetencji i obsadzenia tego wielkiego projektu gospodarczego ludźmi? Ilu nam trzeba takich ludzi do obsługi tego? Jakie są moce przerobowe, jeżeli chodzi o uczelnie w ciągu jednego roku? Mówiąc o uczelniach, bo za to czuję się kompetentny, chcę powiedzieć, że pierwsze efekty zdobywania tych kompetencji zobaczymy dopiero po 3 latach od uruchomienia tego procesu kształcenia kadr, które będą tam potrzebne. Jednak też zwracam uwagę, że nie trzeba do końca tworzyć nowych zawodów powiązanych pomiędzy geologią a zawodem marynarza, aby rozpocząć takie prace, bo jak wiadomo, nie jest to proces, który trwa pół roku czy rok. Nie znam założeń i nie chcę wyręczać tutaj osoby, które prowadzą politykę w tym zakresie, bo byłoby to co najmniej nie taktem, ale nie sądzę, żeby te farmy powstały do przyszłego roku albo za 2 lata. To jest jasne. Na to sobie mogę pozwolić, co teraz powiedziałem. Ja myślę, jeżeli mogę tutaj dodać, że to, co cieszy w takich sytuacjach, to, że coraz więcej uczelni współpracuje z firmami, na przykład takimi też jak moja, Accenture, do tego, żeby poza takim standardowym trybem nauczania włączyć doświadczenia firm w to, co jest teraz na czasie, jakie teraz są właśnie technologie, jakie są trendy. I tworzą się takie, czy to studia, kierunki studiów, czy studia podyplomowe, gdzie wspólnie pracownicy od nas, pracownicy z uczelni, starają się, żeby ta wiedza była bardzo aktualna. I wydaje mi się, że to też jest fajny kierunek, który należy kontynuować. To jest, ale szkolenia z kompetencji cyfrowych będą chyba tym najważniejszym czynnikiem dla sukcesu w przyszłości. Trzymając się morskich farm wiatrowych, jakiś czas temu rozmawiałem w kuluarach z ministrem Kurtyką, który właśnie uruchomił Ministerstwo Klimatu, patronowało temu wielkiemu przedsięwzięciu, porozumienie 200 podmiotów i firm w celu stworzenia tej nowej branży właśnie energetycznej w Polsce. I tak się go pytam, bo miał ambicje poszukiwania też talentów tam na Śląsku, więc pytam się go, panie ministrze, czy z tym szacunkiem, ale czy górnicy gotowi są zostać marynarzami? A on odpowiedział, zaskakująco wielu.
ponieważ on stamtąd jest i on z nimi rozmawiał i faktycznie górnicy, część, spora górników jest chętna, żeby zdobyć nowe kompetencje, by też zasilić ten wielki projekt gospodarczy. To może tylko ostatnia runda na zakończenie. Starsi ludzie, czy osoby w tak zwanym kręgu Silver Economy, jak im idzie edukacja, jak oni się odnajdują w dzisiejszym, na dzisiejszym rynku pracy, bo jeżeli chodzi o młodych ludzi, to nie jest taki problem, natomiast jeżeli chodzi o to, jakie coraz bardziej zaawansowane kompetencje są potrzebne i jednocześnie jak demograficzny mamy problem, jak bardzo jesteśmy skazani na tak zwaną silver economy, to jest bardzo interesujący aspekt tego całego zamieszania. Więc może po kolei w takim razie Accenture, czy Accenture posiada jakąś wiedzę na ten temat? Oczywiście. To, co widzimy, jeżeli chodzi o cenę technologii, to, że technologia staje się coraz bardziej dostępna. Czyli zamiast zastanawiać się, jak taka starsza osoba będzie w stanie nagle kodować, to widzimy coraz więcej rozwiązań, które są właśnie albo no code, albo są parametryzowalne, gdzie się coś klika. Widzimy bardzo duże nastawienie na tak zwany employee experience, czyli wyjście od potrzeb danego pracownika, co on potrzebuje, żeby swoją pracę wykonywać bardzo efektywnie. I takie zaprojektowanie ekranów, workflowów, różnych narzędzi, żeby to dla niego było bardzo przyjazne. Bo to, co widać też, to ta zachłyśnięcie się technologią, ta ilość technologii powoduje, że my się pomału zaczynamy w tym gubić. I to nie dotyczy tylko starszych osób, ale już nawet osób w moim wieku, czy nawet czasem moich dzieci, które szybko się uczą, ale tych technologii jest już tak wiele. Więc widzimy taki trend, w którym koncentrujemy się nie na tym, żeby wdrożyć jakąś technologię, coś zoptymalizować, tylko wdrożyć to, skoncentrować się albo na potrzebach klienta, albo pracownika i dopasować to, żeby to było proste. Tam w tle może być ogromnie skomplikowana architektura, technologia, wiele ich, ale dla pracownika to ma być proste. I wtedy nie mamy tego wykluczenia osób starszych, dlatego że dla nich to ich potrzeby są zbierane do tworzenia tego systemu. Tak? W związku z tym ten system jest przyjazny, łatwy w obsłudze, dostosowany do ich potrzeb. No i w związku z tym też ma wysoką akceptowalność. To jest taki jeden z trendów, który widzę. Nie masz czego bać, pani dyrektor? Czy nie ma się czegoś bać? Lekki może taki niepokój jest nawet zdrowy, bo on jest rozwojowy. Tak? Jeżeli rzeczywiście jest nam bardzo wygodnie, komfortowo, to nie poczujemy tego momentu, kiedy przespaliśmy po prostu ten moment zmiany. Jeżeli chodzi o różne pokolenia, my zatrudniamy jako PZU 4 pokolenia, więc rzeczywiście widzimy wartość jednak w takich różnorodnych zespołach. I to, co nam zawsze przyświeca, to, żeby uwzględnić różne perspektywy. I nie tylko to dotyczy kompetencji technicznych, ale wszelkich kompetencji. Biegłość może być po prostu bardzo różna. Co więcej, przyzwyczajenia mogą być hamujące wprowadzaniu pewnych zmian. Więc to, co jest ważne, to rzeczywiście łapać te różne perspektywy i niekoniecznie w jakiś sposób przeceniać tą biegłość cyfrową. Ona nie jest kluczowa w każdym aspekcie. Czasami ważniejsze jest właśnie odpowiednie zrozumienie tego, w jaki sposób proces, w jaki sposób system będzie odbierany przez klienta, czyli poziom pewien empatii, pewien poziom takiego myślenia user experience, czyli nie tylko employee experience, ale user experience. I to często te starsze pokolenie właśnie poprzez swoje bogatsze doświadczenie jest w stanie po prostu bardziej wykorzystać. Więc nasza recepta, integralne zespoły, takie inkluzywne zespoły, różnopokoleniowe, które mogą wzajemnie się uzupełniać i rzeczywiście starsze mogą gdzieś tam nadrobić pewne swoje deficyty współpracując z młodszymi, ale to jest tak naprawdę wymiana wiedzy. Wymiana wiedzy, wymiana doświadczeń i uczenie się różnych metod pracy. Więc my tak naprawdę nie dostrzegamy aż tak dużej, takiego dużego wyzwania, że starsi w jakiś sposób mają kłopoty z wejściem w nową technologię. Każda zmiana w dużej organizacji, no to jest pewien proces, tak, że musimy przetestować, sprawdzić, ale też chociażby teraz przeprowadzamy dużą transformację cyfrową i robimy to poprzez ambasadorów zmian. Ambasadorów zmian, którzy reprezentują różne pokolenia, różne podejścia, różne obszary, czyli różne stopnie biegłości, które możemy po prostu uwzględnić w
w ułatwianiu tych zmian po prostu. A to jeszcze zahaczę na moment, panią dyrektor, dopytam. Mówimy, że jeżeli chodzi o silverów, to nie ma jakiegoś tam problemu. Z ciekawości, jako że mamy trend diversity na różne strony, w tym równouprawnienie, jeżeli chodzi o kobiety, czy kobiety mają z tym problem? Bo na przykład, czy tu jest jakaś luka kompetencyjna? Bo bardzo fajna informacja przedwczoraj, gdzie CD Projekt Red uruchamia program stażowy specjalnie dla kobiet, żeby ich zachęcić, żeby zostały programistkami, żeby pomagały im tworzyć jakieś gry i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jest super inicjatywa. Ale czy to wskazuje na to, że gdzieś w obszarze kompetencji cyfrowych jest też coś do zrobienia, jeżeli chodzi o kobiety? Czy wymaga to rozdzielenia w ogóle? Oczywiście my obserwujemy, że na niektórych stanowiskach jest więcej kobiet, więcej mężczyzn. Jednak czy kobiety wymagają pewnego wsparcia, pewnej uwagi? Gdzieś, tak jak przy każdym innym, na każdym innym stanowisku, my musimy zwracać uwagę, czy rzeczywiście gdzieś jakaś grupa pracowników nie czuje się wykluczona, czy nie potrzebuje dodatkowego wsparcia. I rzeczywiście obserwujemy czasami takie inicjatywy jak kobiety w IT, które się integrują, wspierają wzajemnie, ale myślę, że to nie dotyczy samych kompetencji technologicznych, tylko ogólnie sposobu funkcjonowania w dosyć męskim gronie, tak, żeby rzeczywiście ta współpraca w zróżnicowanym zespole była jak najbardziej efektywna i płynna, bo współpraca, kompetencja współpracy również uważana jest za kompetencję przyszłości. Panie dyrektorze. Ja ujmę to w ten sposób. Problem tego wykluczenia cyfryzacyjnego u osób starszych dopatruje się w takich dwóch aspektach. Pierwszy aspekt dotyczy tego, że są to osoby, które zdobywały swoje kompetencje, wykorzystywały je w czasach gospodarki jeszcze industrialnej. Umówmy się, że do 90 roku w Polsce ta gospodarka centralnie planowana nie może być nazywana ani wolnorynkową, to jest oczywiste, ale ona nie ma charakteru ani zróżnicowania, nie mamy tam synkretyzmu, to co teraz obowiązujemy. I nawiązując do tego nawet, co pan powiedział, panie redaktorze, na początku. No, gdybyśmy jeszcze zadali takie pytanie 20 lat temu, że ktoś może pracować w Facebooku i do czego służy Facebook, i że można tam mieć stabilne zatrudnienie, no to podejrzewam, że wiele osób uznałoby to no, za jakąś, bym powiedział, daleko idącą przepowiednię, która nie ma charakteru ziszczenia się, przynajmniej na chwilę obecną. A tak też się stało. Ale mówię, to, że osoby te pracowały i zdobywały kompetencje w okresie industrialnym, to jest połączone także i z tym zacofaniem technologicznym. Jednak ta wartość dodana, którą ja zaobserwuję, a przecież ta transformacja gospodarcza w Polsce skutkowała w latach 90. ogromnym bezrobociem, że te osoby starsze mają ogromny szacunek do zatrudnienia. I ja uważam, że pracodawca, bo mówimy o pracodawcach w tym przypadku, powinien inwestować w rozwój i szkolenia tych ludzi. Oczywiście te osoby, uważam, powinny także pracować w zespole zróżnicowanym wiekowo, ale nie żeby je nadzorować, żeby to nie było traktowane, że starszy, który siedzi przy komputerze, musi być, w cudzysłowie, pilnowany przez kogoś młodszego. I na pewno ta cecha, która charakteryzuje te osoby, czyli to przywiązanie do pracy, opłaci się pracodawcy. Pracodawca musi inwestować w swoich pracowników, żeby ich zatrzymać. Pracodawca musi cały czas uzupełniać ich kwalifikacje, szlifować ich kompetencje, nie żałując na to pieniędzy. No to mu się kiedyś zwróci. Proszę wierzyć, że zatrudnianie co pół roku innej osoby na to samo stanowisko nie przynosi pożądanych efektów. To jest, panie dyrektorze, ten stary dowcip, często niestety nie dowcip, tak? Kiedy szkoleniowiec się pyta, co mam, czy raczej menadżer się pyta szkoleniowca, co mam zrobić z tym człowiekiem, bo jak go wytrenuję w tym kompetencjach cyfrowych, za pół roku odejdzie. No a co, jeśli go nie wytrenujesz i zostanie? Już, szanowni państwo, przeszliśmy bardzo daleką drogę od czasu, kiedy w ogłoszeniach szczytem kompetencji cyfrowych wymaganych była obsługa ksero w biurze.
Także ciekawe czasy nas czekają i ciekawe wyzwania. Tak bardzo Ja jeszcze odniosę się do tego kwestii kobiet. Od czasu, kiedy prezesem firmy technologicznej Accenture jest kobieta, nasze przychody i kurs akcji bardzo wzrósł. A ponad 50% osób w moim zespole jest kobietami i realizuje projekty technologiczne, radzi sobie wspaniale. Cieszę się Państwa szczęście. Bardzo dziękuję. Naszymi gośćmi byli pani Marlena Chojecka-Beck, dyrektor do spraw szkoleń i rozwoju w PZUSA. Bardzo dziękuję. Pan Łukasz Marczyk, dyrektor zarządzający praktyką ubezpieczeniową Accenture spółka z o.o. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Oraz pan Janusz Karp, dyrektor Departamentu Edukacji Morskiej Ministerstwo Infrastruktury. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję Państwu.